zapisie już mamy wszystko. Cześć. Witam, witam Damianku ponownie. Bardzo miło Cię widzieć. Obserwuję bacznie Twojego Instagrama i Ty ostatnio płakałaś. Dlaczego? Co się stało? Wiesz co, no duże emocji nadal towarzyszy mi po opuszczeniu Wyspy Miłości. Płakałam, ponieważ zderzyłam się z rzeczywistością po rozstaniu takim, no rozstaniu, to nie było rozstanie, ponieważ de facto nie byliśmy razem z Albertem. Natomiast no, jego odpowiedź na mój wywiad nie była do końca zgodna z prawdą, w związku z czym wywołało to jakieś emocje we mnie i no pękłam, a ja na swoim Instagramie obiecałam, że zawsze będę pokazywać się w każdej wersji, czy tej szczerej, czy tej dobrej, czy tej mniej czy tej złej. No właśnie, wywołałaś to, że Albert skomentował nasz wywiad i zarzucił ci lekkie kłamstwo i że trochę nagięłaś rzeczywistość. Jak byś odparła te zarzuty? No nagiąć rzeczywistość to nagina Albert. Natomiast no, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy już tutaj wypluwać jakiejś złości, jadu. Nasza relacja jest po prostu na dobrej stopie koleżeńskiej i mam nadzieję, że tak zostanie. Czyli rozumiem, że po dżentelmeńsku to załatwiliście, że tam sobie pogadaliście i ustaliliście, że już nie będziecie się na swój temat gdzieś tam wypowiadać w mediach w świetle negatywnym. Tak, dokładnie tak. Ja też zważywszy na to, że jestem kobietą, nie chcę być też kojarzona z tym, że będę jakoś pluć jadem i roztrząsać takie sytuacje koperkowe. No. A jak teraz wygląda Wasz kontakt? Wiesz co, wczoraj widzieliśmy się, bo jeszcze Albert musiał oddać mi parę swoich moich rzeczy, więc w zasadzie na takiej zasadzie wygląda nasz kontakt. Że czyli będzie to wyglądało tak od czasu do czasu, spotkamy, gdzieś tam na mieście, dokładnie. Na imprezce, tak, ale raczej nie wspólny wieczór w kinie. Nie, na pewno nie. Myślę, że Albert ma z kim chodzić do kina, więc może tak to skomentuję. Ja widziałem, że ty uważnie oglądałaś live'a Karoliny i Bartka i tam komentowałaś. Jakie wrażenie sprawił na tobie ten live? No jest to, krótko mówiąc, pastisz, jest to bujda, ja nie kupuję w ogóle tej bajeczki i no mogli po prostu powiedzieć wprost, że alkohol trochę im uderzył do głowy i zrobili to, co zrobili, a nie będą teraz udawać jakiejś miłości, bo mieli, jeżeli tak by było w istocie naprawdę, to mieli na to okazję już w willi, żeby po prostu zbliżyć się do siebie normalnie, na normalnych ludzkich zasadach, a nie robić to za plecami Jacqueline. Czyli rozumiem, że uderzył Cię ten live i pozostawił w Tobie niesmak. Zdecydowanie pozostawił po mnie niesmak, tak. Bartek też skomentował to, że Karolina Gilon zabrała głos w ich sprawie i stwierdził, że prowadząca nie powinna się wypowiadać. Co Ty o tym sądzisz? Widziałaś to u Bartka? Wiesz co, nie widziałam właśnie tego, ale dlaczego Karolina Gilon miałaby się nie wypowiadać? No jest prowadzącą, jak właśnie powiedziałeś, więc jest twarzą całego show. Jemu chodzi o to, że ona jego zdaniem zna tylko jedną wersję, czyli wersję Jacqueline i popiera Jacqueline w tej sytuacji i jego zdaniem nie patrzy obiektywnie na to wszystko. Nie sądzę, chyba też oglądała ich live'a, więc chyba poznała ich wersję, w którą wydaje mi się, że nie uwierzyła. To odbijając trochę od Love Island, masz jakieś nadprzyrodzone moce? Miewam przeczucia, a śmieję się, że to jest takie trzecie oko. O, albo tutaj, może pokażę do kamery. I tak, rzeczywiście intuicja mnie nie myli, tak jak Jacqueline też o tym mówiła. Może dlatego, że my mamy ten sam znak zodiaku, jesteśmy spod znaku ryb i ta intuicja u nas jest rzeczywiście bardzo rozwinięta. No to podaj jakiś taki przykład, kiedy intuicja ci pomogła. Żebyśmy mogli sobie to zobrazować, jak to wygląda. Wiesz co, nawet w ostatnim naszym wywiadzie opowiadałam Ci o historii z moim eksem, który mnie zdradził i wówczas właśnie ta intuicja mi pomogła i podpowiedziała, że coś jest nie tak. A cieszysz się z tego, że to masz? Uważasz to jako dobre czy złe? Tak. Bo niektórzy, wiesz, uważają taką rozwiniętą intuicję jako przekleństwo. A jak Ty na to patrzysz? Nie, no ja uczę się tak naprawdę ufać teraz samej sobie. Wiem, że nie wychodzę na tym źle. I no kolejna sytuacja, ta z Albertem, pokazała mi, że powinnam ufać swoim przeczuciom, bo już w willi widziałam, że coś jest nie tak, stąd też brały się te konflikty, bo nie do końca uważałam, że jest szczery względem mnie. Niektórzy, którzy mają intuicję, mają też prorocze sny. Jak to u Ciebie wygląda?
czasami mi się coś przyśni, owszem. Nie staram się też traktować tego w jakiś mega szczególny, poważny sposób, natomiast bywały takie sytuacje. Czyli ty gdzieś tam jesteś naładowana taką energią z kosmosu, że jesteś trochę taka magiczna. Jak każdy z nas, myślę. Na przykład ja nie mam, Marek nie ma, Marcin nie ma, nikt nie ma, ty masz. Nie macie takich przeczuć? Nie mamy, nie, więc ty jesteś taka naładowana magiczną energią. No to na to chyba wygląda. No i zapraszam na wróżbę w takim razie. Dziękuję bardzo, trzymaj się, cześć. Pa!